Each line that you see here is a year. The reds are temperatures above average, blues below average. You can see the trend. It's extremely evident. When you look at the correlation between carbon dioxide and temperature, it's a positive correlation. As CO2 goes up, so does the temperature. And this is the change that we're seeing. This bell curve is now shifting with our new climate. As we continue to warm, we get more into the extreme heat, less cool days, and certainly a lot less extreme cold. Cześć, dzisiaj jest 28 czerwca i temperatura w końcu tylko 24 stopnie, jakieś chmurki i odżyłam. Przez ostatni tydzień trzymałam mnie dół klimatyczny, bo temperatury sięgały 36 stopni, 37, różnie to wskazywało na termometrach. A powiem wam, że jak byłam mała, to temperatury latem, takie do opalania, to było 26 stopni, z tego co pamiętam. A ja lubię niskie temperatury, ja tak, wiecie, bardziej nie wiem, lato to nie jest do końca mój klimat, znaczy słońce fajnie w ogóle, tak, dopamina leci, przyjemnie jest na świecie, jest wszystko git, ale ja się dołuję, jak jest za gorąco, mi się to nie podoba, czuję, że bardzo ten świat zmieniliśmy i to nie jest fajne i mam dołki, bo to jest takie ogromne i nie wiem, czy my cokolwiek możemy z tym zrobić. Ale dzisiaj znowu jest fajnie, mam nowe paznokcie i sobie myślę, że kurczę, no każdy, niewiele sami możemy zrobić.